wtórek. Samorządowa gala, koncerty, kulinarne prezentacje sołectw, gry, zabawy i sportowe zmagania. Tak Tuliszków obchodził swoje święto. Dni Tuliszkowa to czas spotkań, zabawy, integracji. W tym roku samorząd świętował także 25-lecie istnienia. Łączymy te obchody, bo to jest Dni Tuliszkowa połączone praktycznie z 25-leciem samorządu, samorządności w Polsce. Podzieliliśmy to na takie trzy grupy, bo w pierwszym dniu, w piątek, zrobiliśmy galę samorządową, na której mieliśmy okazję przypomnieć o idei samorządu, o ludziach, którzy ten samorząd tworzyli, podziękować im za to, co w tym 25-leciu samorządu zostało zrobione, przypomnieć te wszystkie osiągnięcia. I kolejne dni to dni już bardziej dla otwarte, dla pełnych. Reforma samorządowa była najlepszą, jaka mogła nas spotkać. Wiele udało się zrobić, a gmina zmieniła swój wizerunek, mówi burmistrz Tuliszkowa. Potrzeb jest jednak nadal dużo, dodaje. Pozostało jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Cała infrastruktura u nas drogowa, ale apetyty cały czas rosną, tak? I pojawia się cały szereg nowych oczekiwań, nowych zadań. Trzeba temu wszystkiemu sprostać, trzeba stawić czoła i starać się znaleźć rozwiązania, sposoby na to, żeby te oczekiwania społeczne mogły być realizowane. Dni Tuliszkowa to także zabawa, atrakcje dla dzieci i dla dorosłych. Jednym z punktów programu, który przyciągnął mieszkańców, były kulinarne prezentacje. Sołectw i kolorowe stoiska z ręcznie wykonanymi przedmiotami. No tutaj akurat te stoiska to są wystawione, bo akurat ja też uczestniczyłam w takim wystawieniu różnych potraw, także ludzie myślę, że bardzo są zadowoleni. No i cieszymy się, że przybyło dużo gości. My reprezentujemy świetlicę niepełnosprawnych i integracyjną Domino przy Domu Kultury w Tuliszkowie. Oferujemy wszystkim ludziom, wszystkim znajomym, bliskim, dzieciom, starszym i młodszym nasze wyroby, przede wszystkim z papieru, z bibuły, ze sznurka, ze wstążki, a prace nasze cieszą się ogromnym powodzeniem, bo dzisiaj już sporo tego zeszło. A my robiąc to cieszymy się bardzo z tego, że możemy coś ludziom nawet pokazać i udowodnić to, że nawet niepełnosprawność pomaga w integracji. To jest naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie. Jest dużo atrakcji, których możemy skorzystać. Teraz akurat mieliśmy taki pokaz, który mogliśmy pokazać, jak nasza drużyna strzela gole i różne triki. W Tuliszkowie mieszkańcy mogli także przyjrzeć się zmaganiom strongmanów. Swoich sił spróbowały także panie. Przyjechałam z Gniezna za moim kolegą, który tutaj startuje, za Radosławem Kłyszejką i wybrali mnie z publiczności, to wystartowałam. Ja trenuję na co dzień. Od 16 lat ja trenuję, jestem aktywnym sportowcem i po prostu mi to przyszło. Ulicami Tuliszkowa przejechały zabytkowe auta. Akcję zorganizowała Tuliszkowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Staramy się, wie pan, zachować to w jak najlepszym stanie, ale tutaj niektóre są w takim stanie, żeby po prostu lepiej go nie dotykać, bo straci na wartości, nie? Na przykład ten jeden wyjechał w 76 roku z wojska i tak do dzisiaj stoi tutaj, nie? Bez żadnego dotykania, nie? W każdej chwili wsiadam w niego i jadę, nie? Atrakcja i a dla nas jako sentyment, bo można powiedzieć, że moje dzieci wychowali na tych samochodach. Na tych samochodach. No, na przykład moje dzieciństwo w okresie wakacji, no to było spędzone w tym samochodzie. Czyli z ojcem wywoziliśmy towar, który albo żeśmy wyprodukowali i dostarczaliśmy gdzieś go na rynki zewnętrzne.